ludzie są bardzo zadowoleni właśnie z panią Batkin. Spokojna, fajna, kontaktowa, towarzyska. Jakiekolwiek imprezy się u nas odbywają, to po prostu wszędzie jest. Niektórzy ludzie klaskali na przemówienie, kiedy pani premier mówiła. Słowa takie piękne, jak to będą robić dobrą zmianę, w której ani jedno słowo nie wierzy. Pani premier cieszy się tutaj za tym autorytetem. Dla Brzeż to zrobiła. Wiem, że była inicjatorką wybudowania ronda. No, nic dobrego dla mnie nie zrobiła, a nie uważam dla tutaj ludzi z Brzeszy. Tych czasów pamiętam, że była bardzo dobrym organizatorem. Inna sprawa, że by być dobrym burmistrzem, trzeba też mieć dobrą radę. Mieszkałam w Brzeszczewie 8 lat burmistrzem. Wtedy nie za bardzo się interesowałem, co się tutaj dzieje. Mamy odnowioną szkołę, mamy boisko sportowe, mamy plac zabaw dla dzieci. Ludzie bardziej interesują się tym, co pani Beata w konkretnych sprawach zrobiła za jej czasów tutaj panowania w Brzeszczach jako pani burmistrz i postrzegają to zrobiła, tamto zrobiła, na przykład basen, który wyremontowała, wszyscy chwalą, bo to jej zasługa, a tak naprawdę nikt nie postrzega tego w kategoriach kredytów, długów, które pozaciągała. Dbano tutaj głównie o infrastrukturę, o powiedzmy kanalizację, o wiele, wiele innych rzeczy, a przede wszystkim również i budowa dróg i wszystkich tych obiektów użyteczności publicznej. Zadłużenie na parę milionów to dla mnie nie zdawanie sobie rady. Były takie sytuacje, w których trzeba było też coś inwestować, prawda? Jeśli się inwestujesz, to trzeba się zadłużyć. Efekty jej starań i pracy są na tym terenie widoczne. Jeżeli jako premier, to również wierzyłem w to, że na tym stanowisku również wykaże się dużą zaradnością. Widzimy to na co dzień, że są to w tej chwili wyniki imponujące, jak jeżeli chodzi o gospodarkę i tak dalej. Dla mnie poza krajem jesteśmy dużo gorzej postrzegani niż byliśmy wcześniej. Mam dużo znajomych i piszą na różnych portalach, co się w Polsce dzieje, nie? Podziwiam ją, zresztą nie tylko ja, cała moja rodzina, przyjaciele, za to, co teraz robi dla nas Polaków. Absolutnie nie słucha wszystkich Polaków. Problemy są, ale myślę, że nieźle sobie radzi. Tu wszyscy ją chwalą. Jeśli chodzi o tych ludzi, którzy zarabiali niewiele, gdzieś widać, że troszeczkę więcej ich stać. To samo 500+ jest bardzo widoczne na tym terenie. Na przykład rodziny wielodzietne, które do tej pory chodziły na nogach, jeżdżą na rowerach. Idą drogę zrobili do pani premier, no ale to była taka pełna dróżka. I Szydło uratowała kopalnię, tak. Bo pani i ta poprzednia premier, nie. Nie lubiana była po prostu. No, pani Kopaczowa. Te zarzuty wobec niej, jakoby była sterowana wręcz przez Kaczyńskiego, wynikają stąd, że ona siłą rzeczy musi myśleć i działać podobnie jak on, bo jest z tej samej opcji. Nie wiem, do kogo ona mówi krzycząc, że nie będzie słuchała ulicy. No ale właśnie ta ulica to część też obywateli tego kraju. Kwestia sądów i trybunału to jest bardzo skomplikowane dla zwykłego człowieka. Cała Polska mówi, że trzeba zreformować, to trzeba. Jak pani Karolina wczoraj to mówiła, to ja nawet nie wiem. Robi się teraz zadymę celowo, żeby utrzymać stare układy. No cała Polska jest podzielona, to nie jest nic szczególnego, że Brzeszcze są podzielone. Ludzie są podzieloni, po co się kłócić?